Kiedy 20 lat temu koreańskie samochody zawitały po raz pierwszy na polskim rynku, były bardziej obiektem drwin niż pożądania. Podobnie zresztą jak dziś samochody produkcji chińskiej. Pamiętajmy jednak, że podobnie było z samochodami japońskimi. Kiedy zawitały na europejskie drogi w latach 60. XX wieku. Dziś auta z Japonii uchodzą za wzór niezawodności. Także Koreańczycy z czasem odrobili swoje lekcje i nauczyli się robić więcej niż porządne samochody. Czego przykładem Hyundai i20, który podoba nam się tym bardziej, że został wyposażony w dedykowaną instalację gazową marki BRC. Czterocylindrowy silnik i20 o pojemności 1,2 litra i mocy 85 koni mechanicznych został wyposażony w system zasilania LPG o nazwie Sequent 2411 produkcji BRC. Pod tą nazwą kryje się nie tylko sterownik, ale i reduktor Genius MB oraz wtryskiwacze z funkcją podgrzewania, gdy silnik jest zimny. Toroidalny zbiornik marki Staco umieszczono we wnętrze koła zapasowego, a mieści on 39 litrów gazu. Dodajmy do tego przełącznik rodzaju zasilania typowy dla instalacji BRC oraz wlew tańszego paliwa umieszczony w dolnej części zderzaka. I instalacja jest kompletna. System jest dedykowany do tego modelu samochodu i błogosławiony przez jego producenta. A co więcej, tak jak cały Hyundai i20, objęty gwarancją na 5 lat bez limitu kilometrów. Samochód i20 po wprowadzeniu instalacji gazowej cieszy się bardzo dużą popularnością. Szczególnie tutaj mogę powiedzieć, że zwiększyła nam się sprzedaż, jeżeli chodzi o samochody sprzedawane do firm. Samochód ten także można kupić w wersji ciężarowej. No i zazwyczaj w momencie, kiedy klient wybiera taką wersję ciężarową, jest to też samochód od razu doposażony w instalację gazową. Od początku roku sprzedaliśmy 43 samochody Hyundai i20, z czego tylko 13 to były samochody bez instalacji gazowej. Także to niech świadczy o popularności instalacji gazowej na naszym rynku. Hyundai i20 to nie jest samochód, który miałby swojemu kierowcy podnieść poziom adrenaliny we krwi. To jest raczej typ miejskiego toczydełka, które ma przewozić kierowcę i pasażerów między punktem A a punktem B. Ewentualnie można wybrać się pod miasto. Oczywiście nie będzie to wtedy ścigacz, ale jest w stanie sprawnie pokonywać dłuższe odcinki. Wszystko w warunkach całkiem niezłego komfortu. A komfort ten będzie o tyle wyższy, że samochód wyposażono w instalację gazową, a więc automatycznie komfort, zwłaszcza psychiczny, poprawia się, bo mamy świadomość, że jazda małym Hyundaiem kosztuje mniej niż mogłaby, gdybyśmy korzystali wyłącznie z benzyny. Jadąc na gazie, mamy do dyspozycji 86 koni mechanicznych, co jednoznacznie potwierdza, że konwersja miejskiego Hyundai'a na gaz nie wpłynęła prawie wcale na osiągi. Na benzynie ten sam samochód podczas badania na hamowni podwoziowej osiągnął nieco ponad 87 koni mechanicznych. Testowany przez nas egzemplarz miał okazję sporo pojeździć, zarówno w mieście, jak i na trasie. Zależnie od stylu jazdy, spalanie paliwa gazowego wahało się w granicach 9 do 11 litrów gazu. Jadąc z prędkością autostradową i szybciej, chociaż możliwości kończą się na około 160 km na godzinę, należy jednak mieć na uwadze, że system LPG skonfigurowano tak, aby przy znacznym obciążeniu silnika pozwalał na częściowy dotrysk benzyny w celu ochrony zaworów i gniazd zaworowych przed wypaleniem. W warunkach codziennej jazdy i20 obywa się bez dotrysków benzyny. Hyundai i20 to auto, które w tym segmencie cenowym jest warte uwagi. Instalacja gazowa, 5-letnia gwarancja i oszczędności, które już po przejechaniu 16 tysięcy km wyniosą równowartość systemu LPG. To jego podstawowe zalety. Czego chcieć więcej? Może tylko kolejnych modeli Hyundai'a z dedykowaną instalacją gazową. Przynajmniej jeden jest już w drodze.